O Legio Tertio Partica wiemy naprawdę niewiele i można by sugerować, że jest to legion, o którym wiemy najmniej. Podobnie jak pierwszy i drugi Partica, powstał on w 197 roku z rekrutów z Macedonii i Tracji, założony przez Septymiusza Severa do jego kampanii przeciwko Partom. I oczywiście wiemy, że wraz z Septymiuszem w tej kampanii brali udział, zdobyli Ktezyfon i wygrali wiele innych różnych bitew. Najbardziej ugruntowaną hipotezą na to, gdzie była stała baza Legionu, jest miasto Resaina, dzisiaj na granicy syryjsko-tureckiej, a więc wykopaliska w tym miejscu są bardzo utrudnione i realistycznie zakładając, być może znajdują się tam jeszcze jakieś skarby, które mogłyby nam zdecydowanie bardziej poszerzyć wiedzę na ten temat, na temat tego legionu, no ale dopóki sytuacja jest jaka jest, no to nic na ten temat się nowego nie dowiemy. Chociaż istnieje również teoria, że tak naprawdę Resaina to było miejsce, gdzie osiedlali się weterani, a prawdziwą bazą trójki był Nisibis. Wydaje się prawdopodobne, że trójka brała udział w wielu wojnach, m.in. Gordiana III i Aleksandra Severa przeciwko Partii i Persom, ale nie wiemy nic o udziale trzeciego Partika w tych wojnach. W 271 roku Victorinus, cesarz tak zwanego Cesarstwa Galijskiego, wybił monetę z legendą właśnie Legio III Partica. Sugerowałoby to, że jakiś oddział tego legionu znajdował się w tamtym czasie w Galii, ale jednocześnie niekoniecznie, bo Victorinus mógł po prostu wybijać takie monety, by uczcić wszystkie możliwe obecnie wtedy legiony. Niestety fragment Notitiae Dignitatum, który mówi o legionie trzecim Partica, jest dość poważnie zniszczony i możemy tylko sugerować, że pod koniec IV wieku bazą legionu było miasto Apatna. Nic więcej o tym legionie nie wiemy i prawdopodobnie został on rozbity wraz z natarciem Persów i upadkiem ich bazy, ich miasta, w której stacjonowali. Czyli w zasadzie po prostu siedzieli w jednym miejscu i robili co tylko mogli, by Persów od siebie odrzucić. Czyli po prostu zwykła rola zwykłego, szarego, bezimiennego legionisty przez większość istnienia Cesarstwa Rzymskiego.